Panie. Nie mój drodzy, to tak krótka tylko myśl, bo do dzisiaj to jest 10 nasz krok, tak? Chcieliśmy kroczyć przed 10 miesiącami, więcej. Spotykaliśmy się w różnych miejscach. Dzisiaj był krok w biskupicach. Ale dzisiaj uczyniliśmy jeszcze jeden krok właśnie do tego miejsca, które jest miejscem no, dokładnie związanym ze świadomieniem młodzieży. To jest taki dzisiejszy krok, to jest właśnie krok już w tą rzeczywistość, na tą ostatnią prostą przygotowań. Już myślę, że czujemy to drganie w powietrzu. Jak to mówią, jak w oryginale presa noir, czyli taki pośpiech, coś się będzie działo, coś się fantastycznego wydarzy. Mam nadzieję, że gdzieś już to czujemy. Towarzyszą nam tej naszej dzisiejszej modlitwie tu, w tym miejscu, gdzie papież Franciszek spotkał się z młodymi w 2016 roku. Towarzyszą nam te kopie tych znaków, które krzyża i ikony, które przejmowały przez całą Polskę w przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży, bo jest ten jeden krzyż, który pielgrzymuje, jedna ikona i zawsze w kraju, który jest gospodarzem przez cały rok te symbole pielgrzymują w różnych parafiach, w różnych diecezjach danego kraju. Wtedy był u nas ten krzyż, był w Polsce, to jest jego kopia, a teraz ten krzyż pielgrzymuje właśnie tam w Portugalii i przybędzie wraz z młodzieżą z całego świata na to spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Chcielibyśmy wykorzystać ten czas Bożego działania, tak jak Maria, nie marnujmy czasu łaski. Ten pośpiech w tym dobrym tego słowa znaczeniu jest potrzebny. Moi drodzy, niech dobry Bóg Wam wstać teraz w łóżku. Niech dobry Bóg Wam błogosławi na te ostatnie kroki, które musimy jeszcze zrobić, aby dotrzeć do Lizbony, tam się spotkać. Jeszcze większość z nas będzie jeszcze podróżować do Lizbony przez diecezję w Porto. Będzie taka też dobry czas i wspaniałe tego spotkania. Więc niech dobry Bóg działa w naszych sercach. Otwierajmy nasze serca na ten głos, na to działanie. Niech Maryja, Matka Boża, z Fatimy, niech nam w tym pomaga i niech nam kieruje i nas prowadzi do swojego Syna, Jezusa Chrystusa.